Wake Park, singapurski. Skaczą na deskach. Tak tu wyglądają te wieże z bliska. Kurde, patrzysz w górę, końca nie widać. Fajne. Dobra, idziemy do metra. Tu mamy mapę i metro. Idziemy wchodzić do metra. Jeżeli chodzi o metro, to są takie karty. Czy tourist bust. Przykłada się to przy wejściu, zaraz będę przykładał. Wtedy wchodzę, oni też czytują, o, tam są bramki. Przykładamy, otwiera się, wychodzimy, zamyka się. No, to metro bardzo ładne. Maseczka jest. Locality map, czyli to, gdzie mniej więcej jesteśmy. I tutaj różne linie. Przyjechało metro. Jak to tu wygląda? Podjeżdża idealnie i otwiera się przejście i można wchodzić dopiero. Galeria handlowa. Jesteśmy w centrum handlowym. Marina. Zobaczcie. Jest ogromny wieżowiec, a na dole są tutaj. Po prostu galeria. Zobaczymy jakieś te sklepy, tu jakieś restauracje. Święta i poświęta. O, tu są jakieś Richard Mille, ja nie wiem, nie znam się na tych markach, pewnie jak jakieś tu są wickami te kobiety, które się interesują modą, będą wiedziały. To są chyba restauracje. Wakunda jakaś. Czy Wakanda, prawie jak w tym filmie Czarna Pantera. Wakunda. O, patrzcie jakie kurde. Masakra, pewnie wszystko tu jest takie drogie. Francis. No, ale ładnie, ładnie, naprawdę. Singapur robi wrażenie niesamowite. Jest to bardzo czyste, piękne miasto. Takie, bym powiedział, miasto nowoczesności, przyszłości. Dobra, nie wiem, dokąd my idziemy. No, Skate Park Souvenirs, czyli pamiątki Suweriny. Jest ten hotel Marina. O, Rolexik. Przynajmniej jakaś marka, którą znam. Bo całą resztę to tak ciężko ogarnąć. Ale Rolexa to chyba zegarków wszyscy znamy. Są tu jakieś Rolexiki. Nie wiem ile, nie ma cen. W takich sklepach nie podają cen, tylko pewnie gdy się pyta człowiek, to dostaje odpowiedź. Tam mam jakieś inne sklepy, ale no, ja to jestem z małej wioski, co ja tam wiem. Bardziej światowi ludzie pewnie by znali te marki. Część może jest też azjatycka, których tak w Europie nie ma dużo. Nie wiem, bo tu Shang Tang jakiś. No, nie brzmi to europejsko, bardziej chińsko. No, też jakieś zegarki ze Szwajcarii, Rado.
jakaś rimowa. Kwanpen. Jakieś torebki. Jakby to oglądały jakieś koleżanki moje, to popatrzcie jakie torebeczki. 12 960 dolarów. Taka torebka. Pomnóżcie to razy 3,30. Czyli ile? 40 tysięcy złotych? No. A tu ile? 7920, 9000, 8700. Tutaj wyszedłem z tego Marina Bay, gdzie jest ta łódka na górze. Patrzcie jakie to jest wysokie, ogromne. I tutaj jest taki piękny widok na zachód słońca. Znaczy no, nie widać tego słońca, ale już jest taki wieczór zachodzi. I tutaj jakieś wieżowce, tu jest droga. Tutaj macie taki młyn diabelski wielki. Niesamowicie wszystko wygląda. Robi wrażenie na mnie Singapur naprawdę duże. Nigdy nie byłem w takim mieście. Może gdybym był gdzieś w Nowym Jorku, w Londynie, właśnie w tych innych takich, jakimś Hongkongu, to bym inaczej to odczuwał, ale jako, że to jest moje pierwsze takie mega city, no to... To znaczy chodzi o takie nowoczesne, no bo byłem w Stambule, byłem w Madrycie, byłem w dużych miastach, stolicach, ale nie były takie nowoczesne. Tak to wygląda z zewnątrz. Hotel. Wszystkie koło są wiszące ogrody, do których idziemy na pokaz. Pokazy świateł. Już się coś chyba świeci. O, patrzcie jakie to jest coś niesamowite. Piękne. No mają rozmach. Mają rozmach, powiem wam. Jak na razie jestem po prostu... No nie wiem, czym się zachwycać. Jest tyle rzeczy tutaj niesamowitych. To wiecie, na wideo nie wygląda tak, patrzcie jakie to jest miasto. Nie wygląda to tak jak w rzeczywistości, wiadomo jak tu się jest. Patrzcie, tam jakiś wycieczkowiec duży. No, a tu są właśnie te ogrody. Jak to wygląda? Dobra, niedługo będzie pokaz, jest już ciemno. Będzie pokaz świateł i muzyczki w wiszących ogrodach. Tutaj jest morze, tutaj jest diabelski młyn chyba, taki ogromny. Tutaj widzicie miasto, widać, no i tutaj zmierzamy do wejścia i po prostu postaram się nagrać ten spektakl. Jest niesamowity spektakl. Codziennie o godzinie 19 chyba 45. Zaczyna się, nie wiem, parę minut. Więc no, jak jest się w Singapurze, to warto to zobaczyć. O, tutaj mamy te ogrody, już takie się zaczynają. Tu jest wejście z tej łódki. Z tej łódki właśnie naprzeciwko są te ogrody. W tej łódce to tam byliśmy. Na dole jest ta galeria handlowa z drugimi rzeczami. Tutaj to jest w ogóle hotel. Na górze ponoć można wjechać, ale nie kupowałem biletu, żeby wjechać aż tam na górę. Tutaj już niedługo będzie wejście.
Thank you.